Także zaczynamy, moi drodzy. Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Skie, a dzisiaj zagramy sobie w gierkę Stafed. I z tego, co widziałem, to gierka opiera się na tym, że będziemy naszym kolorowym misiem strzelać do innych zabawek. Także nagrywamy to na YouTubie, znaczy YouTubie. Nagrywamy odcinek na YouTubie, będąc na live, także jakby gramy w ten sposób. Nie grałem w to wcześniej, więc może byśmy zrobili sobie tutorial. Gdyby gierka była dla was za głośno, dajcie znać, że będziemy to zmieniać, ale myślę, że powinna być jakby tak w miarę. Okej, okay, jakby czułość myszki jest okrutna. Sterowanie, czułość kontrolera. Wibracje, obróć oszpionową. Chyba o to chodzi, czułość kontrolera pewnie, nie? Czy ja mogę na myszce zmienić tą czułość? O Jezus Maria. Okej, okay, w trybie hordy zmierzysz się z falami koszmarów. Sterowanie, jeszcze raz. Czułość kontrolera. O, trochę lepiej, ale to i tak będzie straszne. Dobra, co my tu teraz mamy zrobić w ogóle? Mam tutaj wejść? No nie, tutaj nie mamy wejść, ewidentnie. A, muszę wcisnąć Enter, dobra, spoko. Przepraszam. Naciśnij, aby strzelać. Okej. Okay. I będziemy do zabawek normalnie strzelać. Brawo, trzeba będzie pokonać w całą falę, żeby nadeszła następna liczba koszmarów, które pozostały do pokonania. Wcisnę się tutaj, na dole hadu. Okej, okay, spoko. Dawaj Enter. Mogę przymierzyć? Mogę przymierzyć. A, tylko ja przymierzę się w ten sposób. Im dalej w grze, tym fale staną się trudniejsze. Mogą pojawić się nowe rodzaje koszmarów. Czyli my tutaj walczymy z koszmarami normalnie. Sprint może się szybko przemieszczać. Shiftujemy, albo sprintować. Czy mamy ogólnie staminę? Nie mamy staminy. Okej, spoko. Możesz przełączać między różnymi broniami, które posiadasz w wyposażeniu. Na K, tak? Na K? Okej, czyli na K przełączamy. Broń, która jest obecnie w użyciu, wyświetlana jest tutaj po prawej stronie HUD-u. Okej, okay. Czyli po prawej stronie widzimy sobie jakby, co mamy aktualnie dostępnego. Czyli mamy key, a to jest co? Nowe broń można na mapie zdobyć. Okej, okay. Czyli podchodzimy i zbieramy... A, to punkty kosztuje, czyli 1000 punktów potrzebujemy. A mamy 5000 punktów, czyli mogę sobie to wziąć w takim razie, tak? E, aby podnieść. No i... O, to jakiś kurde ten jest. Tu jest amunicja normalnie. Dobra. Liczbę amunicji powie ci, ile jeszcze zostało nabojów. Jest widoczny tutaj po prawej stronie HUD-u. Okej, okay, to już widzimy. To już zauważyliśmy. Możesz wrócić do miejsca, gdzie dana broń została kupiona, aby nabyć więcej amunicji. Czyli możemy kupić amunicję. Ej, no spoko nawet. Zawsze gdy podniesiesz nową broń, zastąpi ona tę, którą obecnie używasz. Okej, okay, logiczne. Pokonaj koszmary. No jakby... That's what I like. Ale ta czułość jest okrutna po prostu. Granat. Mamy granaty nawet. O panie. Naciśnij, aby przeprowadzić atak wręcz. Łapką możemy ich bić, ale jazda. Dajcie mi jakiś koszmar dodatkowy jeszcze. Jeżeli koszmar zdaje ci cios, zbierze ci trochę punktów życia. One regenerują się same z czasem, tylko nie pozwól, aby się całkiem wyczerpały. Twoje punkty życia widocznie są na hadzie. No okej, spokojnie, my to rozumiemy. To jest w miarę logiczne, mi się wydaje. Użyj swoich punktów, aby otworzyć te drzwi. Ja tu się, że muszę przemieszczać po domu. O, ja cię kręcę. Poważnie. Tylko czekajcie, bo to sterowanie jest jakby okrutne. Wygładzanie spojrzenia. Nie wiem, co podniesiemy to. Wibracje, odwróć oś. Odwróć poziomie, wyłącz siłę wsparcia celowania. Czułość myszy to jest tutaj. Dobra. To ja tam szukałem, a to było gdzieś indziej. O, no i teraz jakby lepiej. Otwierane drzwi pozwolą ci odkrywać mapę i znajdować nowe bronie. No to jakby that's what I like. O, coś tu mamy. W każdym pokoju, do którego wejdziesz, natkniesz się na teleport. A, on mnie cofnął do pierwszego pokoju chyba, tak? Muszę bronić drzwi do sypialni Eli. O, ja cię kręcę, to jest jakby ten. Jeszcze mamy zadanie w ogóle. To nieźle. No okej. Okay. Niektóre koszmary będą próbowały je szturmować. Musisz się powstrzymać, zanim wyczerpią się punkty żywotności drzwi. Punkty te są widoczne tutaj po lewej stronie HUD-u. Okej, okay, czyli tam po lewej mamy punkty jeszcze. Akurat wy tego nie widzicie, bo to jest właśnie pode mną tam, ale ja to widzę. Dobra, dawaj to. Powstrzymaj go, jak mam go powstrzymać? Przecież on jest... Jak ja mam go załatwić? O, teraz dopiero atakuję je. Przeładuj szybciej. Rozwaliłem, dobra. Czemu był taki wielki? Jak ja mam to zatrzymać w ogóle? W jakim sposobem?
Skrzynki z narzędziami znajdują się na całej mapie. Jeżeli jakąś poniesiesz, pojawi się tutaj po prawej stronie HUD-u. Okej, dobra. I tą skrzynką możemy coś na ten? Tak, mogę naprawić drzwi. Okej. Okej, czyli przegrywamy, gdy drzwi się rozwalą. Ja w ogóle potrzebuję amunicję. Koszt. Kupiłem amunicję? Nie kupiłem amunicji. Dlaczego? Ja bym chciał amunicję kupić, naprawdę. Tutaj coś przełączam jeszcze sobie? Mogę atakować kijkiem w ogóle ich. O, ciekawy ten kijek. Tylko ja bym chciał... amunicję. Comics Fans amunicja, koszt 400. Ale ja nie mam tej amunicji z tego co widzę. Mam tylko 10 amunicji. Ale niby hajs mi zabrało. Za nią. No zobaczcie. Stoję. Klikam. Hajs mi schodzi. Ale amunicji nie mam. Dlaczego? Ja się pytam. Granacik. Granacik. Za każdym razem, gdy pokonasz koszmar, istnieje szansa, że zostawi po sobie bonus albo super broń. Okej, okay, fajnie. O, mamy coś. Tak wygląda przykładowy bonus, który możesz spotkać. Ten uzupełnia amunicję używanych obecnie w broniach. Okej, okay. To ja bezsensownie hajs wydawałem. Tak wygląda super broń. W przeciwieństwie do bonusów, super bronie możesz podnosić i zachowywać na później. No, chcę podnieść. Mam super broń. Ta super broń wytworzy falę uderzeniową, która zniszczy wszelkie koszmary znajdujące się blisko ciebie. Okej, okej, okej. A, na V. Okej. Okay. Ja to mam tego więcej? Przyjrzyj się mam stolikowi przy drzwiach. To jest stacja ulepszy. Ja cię kręcę, że mogę jakieś ulepszenia kupować. Poważnie? Ile tu jest jakby tego? Za każdym razem, gdy pokonasz koszmar, kupisz drzwi albo broń, zdobędziesz punkty doświadczenia, które możesz tutaj wydawać. Poziom doświadczenia jest widoczny w górze, na górze HUD-u. To jest stacja ulepszeń, tutaj możesz kupować bonusy. No okej. Okay. Kupię bonus. Maksimum albo większa szybkość. No to maksimum amunicję chcę większą. Okej. Okay. Niektóre ulepszenia możesz również znaleźć i kupić gdzieś tam. Ostatnia rzecz, gdy przetworzysz 10 fal koszmarów, przetrwasz. Skończy się noc. Na koniec każdej nocy zostanie wygenerowana nowa mapa. Czyli walczymy tylko nocami. Jakby logiczne. To jest chyba logiczne dla mnie. To jest chyba logiczne. Czy ja w ogóle... Coś mi tu się w ogóle nie zgadza. Czekajcie jeszcze sekundkę. Bo coś mi tutaj nie pasuje. O, dobra, teraz ruszyło chyba wszystko. Dobra. Na nowej mapie może będą nowe drzwi do obrony, a także nowe pokoje do odkrywania. Ale jakie mam teraz między kurde tymi, między skakać między pokojami, bronić tych drzwi, między falami? I to wszystko, włączyłeś tutaj, przeniesiemy cię do czegoś tam. Okej. Okay. Dostałem achievement. No i gramy, jedziemy z tematem. Solo? No gramy solo. Łatwy? Normalny? Nie no, łatwy zagrajmy na razie. W ogóle wprawmy się w tą grę, zobaczmy co będzie, bo to będzie coś ciekawego nawet. Nie grałem w taką gierkę jeszcze. Jeżeli wygraliście, to dajcie znać koniecznie, bo jakby jestem ciekaw, jak to będzie w ogóle działało wszystko. Dobra, to możemy sobie to podnieść. Jakbym chciał kogoś strzelić moją łapką, to co? Gnom zdekautowany. Czy oni będą tylko wychodzić... On tylko wychodzą z tego pomieszczenia? Czy z tych drzwi? Ja bym chciał te drzwi otworzyć. Za 500. Też są drzwi takie czerwone? Też są! O Jezu, one tutaj idą wszystkie. Dawaj im granat. Pod nogi. Nara! Frędzle. Ej, przetrwałem falę. Teraz mam czas na ten? Czy on teraz szły sobie gdzieś tutaj jeszcze? Idą kolejne. No te pierwsze fale są proste, wiadomo jakby, nie? Ale później będzie pewnie ogień. Dobra, ulepszenia, maksimum amunicji. O Jezu, idą tutaj. Tu trzeba mieć oczy do kłakowy. Dobra, kupię sobie amunicję, dobra. Mogę sobie coś ulepszyć? Nie mogę ulepszyć sobie nic. Idą. Gnom zdekautowany.
Siemanko, siemanko, co za gra? Gra nazywa się Staffet i w ogóle walczę z gnomami jakimiś. Siema Maksiu, cześć, cześć. W ogóle biegam po pokoju i walczę w ogóle z jakimiś gnomami. O, to właśnie o to mi chodziło. O, skrzynka narzędziowa, kupię sobie to. Co tu jest? O, lepsza brońka. Za mało monet, o nie, shit happened. O, idą. Jakiś kurczak. Uciekam. Bo one chcą w ogóle mi ten, na G, granat. Granat pod nogi. Łapaj to! Ej, ciekawe to jest. Ciekawa koncepcja w ogóle. Gra nazywa się Staffet. I tu w ogóle musisz bronić drzwi. Ja muszę bronić tych drzwi tutaj, jakichś jednych. O, tych, muszę drzwi bronić. Bo te ziomki chcą mi te drzwi rozwalić, a za nimi śpi dziewczynka, które nie mogą obudzić. Logiczne, nie? Tylko ja nie wiem, zaraz one są. Tam już hajs? Tam hajs. Dawaj tą brońkę. O, no i to jest lepsze, to jest jakiś uzik. No to strzela. To mi się podoba. Reload. Tylko zostawiam mi jedno, bo ja myślałem, że one będą atakowały cały czas tamte drzwi Eli, a one do mnie idą w ogóle. Też wyszły jakieś? Nie, to nie wyszły żadne. W ogóle kartami do nich chyba strzelam. Ej, no rewelacja. Podoba mi się to. Fajne to jest. Niekończący sprint, więc amunicji. Amunicji chcę więcej. Naciąga piąta fala. Ja tu w ogóle powinienem odblokowywać sobie. Gin. Odblokowywać sobie jakieś inne przejścia, ale jeszcze nie za bardzo wiem co i jak. To jest w ogóle pierwszy odcinek, znaczy pierwszy ten, pierwsza moja. Podejście do gierka, jest tu są jakieś ziomki. I one będą atakowały. Te na początku mnie atakują. Myślałem, że te drzwi będą atakowały. O Jezu. Odsuń się ode mnie. Czy jest napisane? O! Okej, czyli po prawej stronie na dole mam napisane, ile to ziomków zostało do zabicia jeszcze. Dawaj, jedziemy z nimi. Dobra, zwalimy gnoma. Ej, nie mam amunicji. O nie. Ja muszę iść potem po amunicję. Dobra, lecimy. Dobra, mam amunicję. O, rozwalił ten. Rozwalił jakąś super brońkę. Oberwałem. A tylko troszeczkę. Idę jeszcze? Czy już nie? Tam coś jest w ogóle. Znajdź ulepszenia. Lecimy po ulepszenia. Co to jest to? Jakieś bomby. Ja potrzebuję jakąś lepszą brońkę, chyba mi się wydaje, bo one są coraz mocniejsze są. Co to jest to? A, jest ten. Jakieś ulepszenie. Ja w ogóle muszę odblokować jakieś drzwi dodatkowe. Ej, no mam przecież hajs, czemu nie mogę otworzyć drzwi? Mam hajs? Mam hajs. Otwierałem się, dobra. Ja tam muszę wejść. Łapcie granat. No i elegancko. Zdobyłem zamroziłem wszystkie. Ale elegancko. A nie mogę ich rozwalić teraz. Dlaczego? Mogę jednak. Amunicja. Kurde, amunicji nie mam. 2000. No przecież mam hajs. Lecimy tam. Okej, mamy lepszą brońkę chyba. Teraz to ja mogę strzelać. Siemocki, jak tam się gra? Ej, spoko nawet, powiem ci szczerze, że ta gierka jest. Nawet fajna ta gierka, podoba mi się. Jakby sam motyw jest, gdzie Valo? No nie ma Valo dzisiaj. Ja pisałem na tym na karcie, że dzisiaj jakby robię solo. Bo dzisiaj nagrywam odcinek na YouTube'a ogólnie. Jesteśmy na YouTubie, w sensie nagrywam odcinek na YouTube'a. Aktualnie się nagrywa, mam już nagranych aż całe 14 minut. Co bie? Co mi? Czemu one? No, co je? Drzwi atakowane. Do góry, szybko! Atakują mi drzwi!
No leżeć! Granat! Po drzwi! Ej, nie mam tego, nie mam amunicji. Ej, nie mam amunicji, poważnie. Dawaj. Kijkiem ich! Kijkiem ich! Napierdzielaj kijkiem! Okej, umarł. Szybkość. Ej, umarłem. O nie, umarłem! Skarpetkowy potwór mnie wykończył. Shit happened. Ej, tego się nie spodziewałem. Dawaj, jeszcze raz, jedziemy. Bo one się, te potwory się w ogóle wbijają tutaj, do pokoju Eli. To jest mała Eli w ogóle. Tak, możliwe, że Valo będzie w niedzielę. Piątek, sobota, tak, niedziela, no. O nie, ja muszę bronić jej pokoju, w ogóle to mam misję. Jakby muszę bronić pokoju przed potworami. A w ogóle gierkę słyszycie, czy jest za cicho gierka, czy nie jest za cicho właśnie dla was? Jestem ciekaw po prostu. I co, przegrali? O nie, ten potwór idzie tam. Kurde, niedobrze. Ja muszę teraz bronić mojej Eli. Zdobyliśmy pluszowe monety. Najlepsza runda 7. I co, chyba restart, tak? Nie wiem, co dają nam monetki. A się właśnie przygotowałem na Valo. O, to w sensie jakby, sorki, ale ja myślałem, że wiesz o co chodzi. Jakby mam czasami będzie takie będą właśnie dni, że będę nagrywał właśnie, robił live'a na Kiku i YouTubie, po to, żeby móc nagrać też coś na YouTuba, nie? Puszczę sobie drzwi. Ej, tylko najgorsze jest to, że ja nie wiedziałem, że on ten... Ja myślałem, że te ziomki będą na mnie szły, a nie, że one będą szły do drzwi Eli. Mogę jakieś pułapki zostawić? Bo na przykład te idą na mnie jakby, nie? A tamte pluszowe szły na drzwi. Ciekawe dlaczego. Kurde, jeszcze jeden idzie. Ostatni został. Dobra. Co, mamy chwilę czasu. Ile mamy monet? 1000 monet mamy. A to było co? A, to jest teleport do drzwi Eli. Dobra, spoko, zapomniałem totalnie o tym. Okej, okay. Szybkość, punkt życia, amunicja więcej. Więcej amunicji, dawaj. More ammunition. Ewentualnie, Dawidku, możemy, jak nagram 3 odcinki z czegoś, to możemy ewentualnie później sobie ten. Później możemy sobie jakiś tam meczek jeden zagrać, ale to dopiero później, nie? Zostały 4 potworki, tylko nie wiem, gdzie teraz one są. Czy one mi się gdzieś podświetlają? Nie. Tu są. No i dzień dobry. Leżeć, nie macie szans ze mną. Jakaś inna brońka mi się przydała. Masz ulepszenia? Halo? Ulepszenia? Ja mogę tylko raz tego użyć? Nie, no w życiu. Oszukali mnie. No, trzecia. Tu jest Uzik. Dawaj Uzika. Ten Uzik jest spoko, tylko tutaj, kurde, to mi strasznie mocno ryje ten. O Jezu, idą. Czy ja mogę wejść na łóżko? Mogę na łóżko wejść. Ale ogień. I fajna ta gierka, podoba mi się. Jest taka chilloutowa, fajna gierka. To w ogóle można grać w koopie w ogóle na tym, nie? Można grać w koopie. Tylko że problem jest taki, że nie dostałem kluczyków więcej. Dostałem tylko jeden kluczyk. Wnioskowałem chyba o 3 klucze, a dostałem tylko jeden. I to jest takie mech. Nie wiem, się od drzwi otworzyć. Noc czwarta. Mam jakąś broń tutaj dodatkową. Co to jest? A, jakaś broń. To jakaś brońka jeszcze jest. 600. Oj, mam RPGa. Co? No RPGem to ja mogę cisnąć do nich, zobaczcie. To ma tylko 10 naboi, ale to jest RPG. Znaczy to jest w sumie bąbelkowy RPG, ale... I like it so much. Zostało 0 potworów. Dobra. To mogę sobie podnieść, bo będę mógł sobie tym naprawić później drzwi. Okej, kolejna fala. To wyjdźcie więcej, żeby mi było sens was strzelać w ogóle. No, ptasior. Leżeć. Też idą. No RPG-em to ja mogę cisnąć w nich. Tylko ja potrzebuję naboju więcej. O nie.
On sam też mi zadaje obrażenia. Niedobrze. Potrzebuję amunicję. Mogę kupić więcej? Nie mogę kupić więcej, dobra. 15 tylko amunicji maksymalnie. Dobra. Leżeć. Zostało 8 jeszcze. Tu jest ziomek jeden. Czy ja mogę kupić sobie ulepszenie? Mogę. Szybkość, większe życia, amunicja więcej. I maksimum amunicji. Dobra. Mamy więcej amunicji. Muszę patrzeć, bo zadaję sam sobie obrażenia tą amunicją. Ten ziomek? Tu jesteście. Dzień dobry. O! Ulepszenie. Super Real Bear. Pięknie. Pięknie, pięknie. Dawaj kolejną falę. Fala szósta. Ja muszę na te uważać, na te miśki uważać, bo te miśki mi robiły mi tutaj rozpierdziel straszny. On tu strzela. On strzela do mnie jeszcze. Co to jest to? Double damage. O panie. Jakby tu się będziemy double damage'ować jeszcze. Co to jest w ogóle? Co, jakąś zniżkę na coś. Dostałem zniżkę na coś. O Jezu. Muszę uważać, bo to faktycznie daje mi obrażenia tak samo. Ja muszę kupić ten. Muszę kupić ammo. To było tutaj chyba gdzieś. Nie no, mam 15 ammo jeszcze. W sumie to kupmy sobie. Mogę to kupić? Cola Cannon. A to jest... Drzwi są atakowane! Nie ma atakowania drzwi moich. O Jezu! Zabiłem się sam znowu. O nie, najgorzej. Cola... Sam się zabiłem, dosłownie. Cola Cannon mnie zabiło. Ej, fajne to gierka. Podoba mi się. To by się w kopie fajnie grało. Nie patrzę, ile ona kosztuje na Steamie. Czekajcie, aż sobie sprawdzę. Steam. Ej, do koopa fajna gierka. Stafed. Ona kosztuje ile? Stafed. Ej, nie mogę jej znaleźć, nie wiem czemu. Nie, dlaczego nie mogę jej znaleźć? Stafed, poradniki, strona w sklepie. O, jest strona w sklepie. Czy mogę zobaczyć cenę? 47 zł. Ale fajna gierka w ogóle. Podoba się mi ona. No, fajna gierka w ogóle. Jeszcze jedną rundę zrobimy? No może zróbmy jeszcze jedną rundę. Albo zakończmy grę, bo jestem ciekaw, co w ogóle daje mi te monetki pluszowe. Bo mam... Pluszowe monety, szafa. Zmień wygląd. Dostosuj broń. Mamy 1000 monetek. Możemy mieć palnik jakiś w ogóle. Ej, ja mogę ulepszyć bronię chyba, z tego co widzę. No oczywiście, że mogę bronię ulepszać. A gdzie ja mam ten? Bo ja tutaj nie widzę tej... Te moje brońki. Bo to jest Comics Fans. Planki M-Ban coś tam. Jelly Boom. Na E przewijam? Na E przewijam. Cola Cannon. O, jest Cola Cannon. Czyli ja mogę sobie... Tylko, że on nie daje mi chyba tego. Daje mi tylko wygląd, mi się wydaje. Alternatywa. A, bo on tylko wygląd dają. Dobra, to są skiny, ale to nie są jakby żadne dodatki. Okej. Okay. Ale mogę sam siebie zmienić. No jakby... Kościany? Nie no, biały chyba. Co byśmy zrobili sobie? Pomarańczowy jest najlepszy na świecie. Pewnie, że kup. Jestem pomarańczowym misiem teraz. Dobra. Jeszcze jedną gierkę? To może już następnym razem. Dobra. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi łapeczkę w górę, jeżeli się podobało. W dół, jeżeli wam się nie podobało. Napiszcie komentarz i ja będę wam serdecznie wdzięczny za wszelkie komentarze. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.